Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, Zielarz Polska. Moi drodzy, dostaję od Was bardzo dużo zapytań w zakresie tego, co na to, co na tamto, czyli co na dolegliwości, które macie. Moi drodzy, ja chciałabym, żebyście zrozumieli, że polecić to ja Wam mogę, ale na przykład kosmetyczkę, u której robię paznokcie, fryzjera, u którego robię włosy, czy kogoś, kto robi mi chociażby makijaż permanentny. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, nie ma takiej możliwości, aby polecać coś, nie znając dokładnie przebiegu choroby i stanu organizmu danej osoby. Aby komukolwiek móc pomóc, należy przede wszystkim przeprowadzić wywiad. To, czym ja się zajmuję, to, czym zajmuje się Zielarz Polska, jak to powiedzieć, bo za chwilę TikTok znowu mi wywali film. Ja zajmuję się przywracaniem tego, co wyście nabroili w swoim życiu albo co pozwoliliście nabroić w swoim życiu, czyli przywracaniem waszego zdrowia. Do tego są przygotowane konkretne fitoterapie. I teraz jest to wizyta rozszerzona, filozofia jednej wizyty, plan premium oraz plan zdrowotnej transformacji. Te usługi różnią się od siebie, w szczególności moją opieką w czasie trwania fitoterapii, ale również zakresem i poziomem wiedzy, do której otrzymujecie dostęp. Zależnie od tego, jakie macie oczekiwania względem terapii, taką fitoterapię przywracającą zdrowie należy sobie wybrać. Macie również możliwość zgłoszenia się do mnie na konsultację i tam po wstępnym wywiadzie ja rzeczywiście jestem w stanie Wam pomóc i w cudzysłowie polecić coś na Wasze dolegliwości. Polecić czy zalecić. W takiej sytuacji ma to ręce i nogi i rzeczywiście ja jestem w stanie Wam pomóc. Natomiast ja nie jestem w stanie nikomu pomagać w okienkach czatowych, na żadnych mediach społecznościowych. I teraz dla kogo są te usługi, które ja oferuję? Przede wszystkim to, co Wam oferuje Zielarz Polska, jest dla osób, które są świadome, które rozumią, że zdrowie, tak jak poświęciliśmy bardzo dużo czasu i energii na to, żeby doprowadzić to zdrowie do ruiny, to teraz potrzebujemy poświęcić też czas i energię na to, aby to zdrowie odzyskać. To, co ja robię, jest dla osób, które są świadome i które rzeczywiście wiedzą, czego chcą i wiedzą, że chcą odzyskać to zdrowie. I są gotowe podjąć ku temu konkretne kroki, ponieważ to, co robię ja, jest zupełnie inne niż to, co robią inni terapeuci. U mnie to wszystko odbywa się zupełnie inaczej i to, co oferuje Wam Zielarz Polska, jest całkowicie niewspółmierne do tego, co widzieliście do tej pory, chodząc na wizyty do innych terapeutów. To, co Zielarz Polska Wam przedstawia, jest zupełnie innym podejściem niż podejście wszystkich tych pseudonaturopatów, którzy w kółko na okrągło każą Wam się odrobaczać i brać tony suplementów, badać poziom witaminy D i nie wiadomo czego tam jeszcze i wpierniczać zeolit. O, tak wyglądają terapie w większości naturopatów. Także, moi drodzy, możecie wybrać to, co Wam powiedziałam, ale jeśli Wy chcecie odzyskać zdrowie, zaraz mi TikTok wypierdzieli film, i chcecie załatwić swój problem u podstaw, to jest najważniejsze, u podstaw, i chcecie mieć tak dobrany proces swojego naturalnego leczenia, aby rzeczywiście ten swój organizm wzmocnić, to jest raz,
usunąć przyczynę swoich dolegliwości poprzez przede wszystkim sprawdzenie słabych i mocnych stron swojego organizmu i doprecyzowanie, co pierwotnie wywołało taką ruinę zdrowotną, kaskadową, która kolejno zajmowała różne organy twojego organizmu, aż w końcu doszło do tego, co masz teraz. To jest jedno, tak? Więc my na podstawie tych konstytucyjnych właściwości dobieramy proces naturalnego powrotu do zdrowia. Kolejny aspekt, jaki jest, no to oczywiście jest działanie medycyną naturalną w taki sposób, żeby te twoje objawy i cały zespół chorobowy ustąpił. Trwa to oczywiście kilka miesięcy, a pierwsze 4-6 tygodni jest takie dosyć intensywne. Natomiast każda osoba, która przejdzie przez ten program, jest to osoba, która całkowicie zmienia światopogląd na temat odżywiania i tego wszystkiego, w jaki sposób do tej pory wyglądało jej życie. Ja mam przepraszam, bo mi się tutaj, o Jezus Maria, wyświetlają mi się, bateria mi po prostu pada. Ja mam tak naprawdę na swoim koncie zaledwie kilka osób, którym nie udało mi się pomóc na przestrzeni ponad 10 lat. Generalnie moje fitoterapie przywracające zdrowie mają skuteczność w zakresie 90-95%. Także skoro jestem w stanie wyciągnąć ludzi czasami z kalectwa, gdzie wydawałoby się, że już nic dla tych ludzi nie można zrobić, to należy tutaj wziąć pod uwagę, moi drodzy, jak bardzo holistycznie ja podchodzę do całego ciała człowieka. Bardziej holistycznie nie da się podejść, dlatego że ja biorę pod uwagę wiele aspektów funkcjonowania ludzkiego ciała i teraz wiele aspektów medycyny naturalnej, które pozwoliły mi również na podstawie, moi drodzy, pierwotnie własnych doświadczeń, na własnym ciele przekonać się, czego tak naprawdę ludzkie ciało potrzebuje do tego, aby wrócić do zdrowia. Więc ja tutaj zajmuję się nie tylko stricte samym ziołolecznictwem, ponieważ to nasze europejskie ziołolecznictwo, no to rzeczywiście możemy to sobie stosować zapobiegawczo i w takich celach, aby podtrzymać działanie całej terapii jak najbardziej. Natomiast kluczową rolę w zdrowieniu człowieka i w realnych efektach tego wszystkiego ma tutaj z jednej strony medycyna chińska, ale również, moi drodzy, należy tutaj człowieka odtruć porządnie, odtruć go na poziomie energetycznym, ponieważ woda, z której w 70% składa się ludzkie ciało, ona jest zaprogramowana toksynami, które były w naszym ciele. I nawet jeśli my zabijemy bakterie, pasożyty czy wirusy, to nasze ciało poprzez tą zatrutą wodę wciąż myśli, że jest zatrute. Dlatego takie leczenie wielopoziomowe, ale metodami naturalnymi, daje taką możliwość, że człowiek może wrócić całkowicie do zdrowia. I teraz, aby do czegoś takiego dojść, to ja nikomu nie jestem w stanie pomóc w żadnym okienku czatowym, ponieważ jest to proces na wiele dni, a czasami wiele miesięcy. Jest to zależne od destrukcji, do jakiej doprowadziliście sami siebie. To, co ja wam przekazuję w filmach za darmo, możecie wykorzystywać tak, jak wam się to podoba, oczywiście z zachowaniem pewnych środków ostrożności. Natomiast jeśli potrzebujecie takiej indywidualnej pomocy, to zapraszam was na wizytę, moi drodzy. To by było na tyle. Pięknie dziękuję za uwagę. Życzę wam cudownego dnia.